Polski wystartuje w zawodach Grand Prix, zarówno w Pile, jak i w Gliwicach. Jak pan, panie Tomasz, ocenia szansę naszego zawodnika? No ja myślę, że Mateusz solidnie przykłada się do pracy. Jesteśmy cały czas w kontakcie, chociaż jestem na zgrupowaniu kadry, to on cały czas solidnie pracuje. Była Karolina, teraz jestem ja. Ponad tydzień czasu będę z nim dużo poświęcał czasu tak na treningi indywidualne i myślę, że jest dobrze przygotowany i jestem dobrej myśli, bo ponadto ci chłopaki, co przygotowują się do Mistrzostw Świata, też młodzi, to nie będą startowali na Grand Prix. Jest tam Sławiński, Łoniecki, oni mają już taką już kartę takiego pewnego zdobycia punktów na Grand Prix, także nie muszą startować i tu widzę duże szanse Mateusza na czołowe miejsce. Wiadomo, że trzeba jak najwyżej się uplasować, bowiem w dwóch zawodach Mateusz nie startował i teraz trzeba nadrabiać te straty. Nie no, ja myślę, że sobie poradzi, jestem dobrej myśli i życzę mu wszystkiego. Jak pan myśli, zawodnicy Kwarkonośna też będą mieli szansę coś działać w Grand Prix i zakwalifikować się do młodzieżowych mistrzostw Polski? No tak, ja myślę, że tak, że Mateusz ma duże szanse i ja liczę na medal mistrzostw, młodzieżowych mistrzostw Polski.